Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna kolęda w żłobie leży, grana melodyjnie, czyli po prostu melodyjeczkę sobie napierniczamy. Do dzieła, coraz bliżej święta, no trzeba się nauczyć. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Czyli tak, zaczynamy tą kolędę od dźwięku E, czyli znowu piąta struna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na siódmym progu. Pokazuję pierwszym palcem, oczywiście za każdym razem to powtarzam i niestety muszę tym razem też powiedzieć, że wygrajcie po prostu tak, jak grałem tą pierwotną wersję. Na przykład tutaj poprzeczkę robiłem tym palcem, bo trzymamy się zasady, że każdy palec ma swój próg. Widzieliście, że ja właściwie tutaj się nie poruszałem poza obręb 6, 7, 8, 9 progu. Tak akurat rozpisałem tą kolędę, można powiedzieć tak specjalnie dla Was, w jak najdogodniejszej dla ręki pozycji. Więc zaczynamy. Uwaga. Czy widzicie, gram 7, 7. 7, 9, 6. Ja tu robię poprzeczkę palcem akurat środkowym, czyli palcem FQ. Ponieważ gdybym robił tym palcem, to troszeczkę tutaj jakby blokuje przesunięcie się w tą stronę, w prawo, prawda? Oczywiście to nie jest jakiś problem, możecie oczywiście też grać poprzeczkę tym palcem, możecie nawet małym, najmniejszym palcem, jednak no, według zasady każdy palec ma swój próg, to robimy... Teraz, czy teraz w zwolnionym tempie, dobra, pokazuję Wam już palcem, może tym pierwszym. Widzę, że mi się tutaj podstrunica brudzi. Tak się stresuje przy Was, że aż mi się moczy podstrunica od palców. Robię leży. Któż pobierze kolędować małemu. I on jest po prostu zagrany dwa razy. Jeszcze raz zagram. Przechodzę aż na strunę trzecią od dołu, prawda? Później następny motyw. To można przedstawić właściwie jako jedną frazę, czy tam powiedzmy za jednym kółkiem zagrany, prawda? Bo to się już nie powtarza. Później znowu leci dalej to, co początek. Czyli tak, ten drugi motyw zaczynamy od struny trzeciej G, raz, dwa, trzy, na progu dziewiątym, czyli tutaj właściwie od tego palca. Czyli tak, 9, 6, 6, 6, 7, 9, 7, 6, 7. To myślę, że macie. Schodzimy aż do struny drugiej, czyli do struny B, czy tam H, jeśli ją tak nazywacie, do dźwięku Fis, czyli na siódmym progu. Później mamy znowu 7. Zaczynamy później
od siódmego progu na strunie trzeciej. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Ja was bardzo przepraszam, że nie mam markerów na tej gitarze tutaj zaznaczonych, bo to na pewno większości z was przeszkadza. Mam co prawda tu kropki, których nie widać. No, w każdym razie jeszcze raz was przepraszam, no postaram się sobie sprawić jakąś inną gitarę, może jakąś dogodniejszą do nauki. W każdym razie ten motyw, co tutaj był grany, właśnie zaczyna się od siódmego progu. I tutaj 9. I z kolei jak grałem, to robiłem poprzeczkę tutaj. Czasem to jest zabrzęczy, ponieważ jak trzeba oderwać palec, jak go zabieram, to brzęczy. Czyli dobra, cofnijmy się do tego motywu. I teraz kolędować małemu. Czyli to byłoby tak. Struna czwarta, D, raz, dwa, trzy, cztery, na siódmym progu. Siedem, sześć, dziewięć. Tutaj później mamy 7, 6, 9, 7. I kończymy po prostu na siódmym progu na strunie D czwartej. Raz, dwa, trzy, cztery. I później następna zwrotka byłaby. Dzięki, że oglądacie te filmy, się staracie. To jest gdzieś taki no, plus za po prostu za wytrwałość. Dobra, popatki, zabieram się za następną kolędę. Na razie.